Siódma, dziewiąta. Twój początek dnia. A kolejnym gościem poranka 7-9 jest pani Helena Krajewska, rzeczniczka prasowa Polskiej Akcji Humanitarnej. Dzień dobry. Dzień dobry. Za nami święta Bożego Narodzenia, ale 26 grudnia to także bardzo ważna data dla Polskiej Akcji Humanitarnej. Tego dnia PAH obchodził 30-lecie działalności. Jak widać, 30 lat minęło zapewne bardzo, ale to bardzo szybko, więc może na początek. Jakie to było 30 lat dla Polskiej Akcji Humanitarnej? Oj, to były bardzo ciekawe 3 dekady. To znaczy, zaczęliśmy tak naprawdę od jednorazowej akcji, od konwoju do Sarajewa, który był wtedy oblężonym miastem, od zbierania darów do 12 ciężarówek, a w tym momencie to jest organizacja, która przekształciła się, sprofesjonalizowała w to, co znamy dzisiaj, czyli kilkaset osób pracujących na 3 kontynentach na stałe w krajach, gdzie dzieją się kryzysy humanitarne, ale także bardzo szerokie odpowiedzi na nagłe kryzysy. Organizacja, która odpowiedziała już na i kryzysy humanitarne, i uchodźcze w 51 krajach na całym świecie. No i warto powiedzieć, co powinno być najlepszym obrazem tego, o czym pani mówi, że przez te 3 dekady państwo dotarli do ponad 14,5 miliona osób w 51 krajach. Dokładnie tak. Też chciałoby się powiedzieć, czy to mało, czy to dużo, trudno tak naprawdę ocenić, bo też możliwość odpowiedzi na kryzysy wzrastała w PAH wraz z każdym kolejnym krajem, każdym doświadczeniem, którego nabywaliśmy, każdym donatorem instytucjonalnym, czy firmowym, czy kolejnymi osobami prywatnymi, które udało się przekonać, aby nam zaufały, aby poświęciły swoje środki, które chcieliby przeznaczyć na pomoc, właśnie na pomoc poprzez PAH. Więc w tym momencie w samej Ukrainie pomagałem między 200 a 300 tysiącami osób. I tutaj trudno wskazać, czy będziemy na przykład za rok mogli powiedzieć, że kolejny milion albo kolejne 2 miliony. My chcielibyśmy już nie być potrzebni, ale wiemy, że te potrzeby wzrastają. No właśnie, potrzeby wzrastają i tak jak potrafię sobie wyobrazić, czy początek był zapewne dla państwa bardzo trudny pod wieloma względami, przede wszystkim organizacyjnymi, ale nie tylko ten pierwszy konwój, o którym pani wspomniała, tak i ten 30 rok państwa działalności zapewne też był trudny z uwagi na kryzys humanitarny na Ukrainie i kryzys uchodźczy w Polsce. Domyślam się, że zapewne z wielu powodów ten rok pod wieloma względami był dla państwa działalności wyjątkowy. A zdecydowanie tak. Nie wyobrażaliśmy sobie wcześniej, że ten rok będzie 30-lecia. Tak właśnie wyglądał, ale to też jest taka klamra dla naszej organizacji, która raczej udzielała pomocy w zdecydowanej większości za granicą, nie w Polsce. A teraz musieliśmy także przekwalifikować się, aby pomagać i na granicy polsko-ukraińskiej i w samej Polsce. Więc to też było bardzo, bardzo ciekawe doświadczenie, oczywiście wymagające. Nadal ta pomoc trwa. To zapytam, dopytam. To było łatwiejsze doświadczenie, trudniejsze, czy po prostu inne? To było doświadczenie i inne, i trudniejsze, bo wcale to, że jesteśmy w naszym kraju, nie sprawia, że ta pomoc jest tak naprawdę prostsza. Znamy system prawny, wiemy jak się poruszać, znamy doskonale kontekst, ale to była nowa sytuacja. Tak jak wspominałam, PAH w Polsce nie pomagała wcześniej na szeroką skalę, oprócz programu Pajacy, czyli pomocy podczas powodzi w latach 90. Poza tym wydaje mi się też, że jednoczesne nastąpienie tego kryzysu i w Ukrainie, i na granicy, i w Polsce, myślę, że to sprawiło, że wiele organizacji miało nie lada problem, gdzie pomagać, gdzie się zaangażować. My zaangażowaliśmy się wszędzie. Właśnie, myślę, że wszystkie organizacje tego typu chciałyby nie być potrzebne, bo to by znaczyło, że sytuacja jest o wiele, wiele lepsza, ale niestety dokładnie wiemy, tak, że rzeczywistość jest jaka jest. Przełom roku zawsze skłania do nie tylko do refleksji, ale także do patrzenia w przyszłość. W związku z tym spróbujmy spojrzeć na to, co może się wydarzyć, albo jaki ten rok może być dla Polskiej Akcji Humanitarnej, jakie są potrzeby humanitarne obecnie i jakie są państwa plany na tą najbliższą przyszłość. W przyszłym roku niestety prognozy nie są dobre, bo pomocy będzie potrzebowało rekordowe 339 milionów osób. Oczywiście z tego blisko 18 milionów jest za naszą wschodnią granicą, ale nie możemy zapominać o tym, że na świecie trwają długotrwałe kryzysy humanitarne, ale też wydarzają się nowe każdego tygodnia, każdego miesiąca. My będziemy zaangażowani tam, gdzie dotychczas prowadziliśmy działania, oczywiście
Będziemy też dostępni w ramach, jeżeli będą jakieś natychmiastowe kryzysy. Ale głównie róg Afryki, Jemen, też Madagaskar, do tego oczywiście Ukraina, Liban. My w nadchodzących, nie tylko w tym roku, ale w nadchodzących latach będziemy się skupiać zwłaszcza na odpowiedzi na skutki zmian klimatu, więc takie długotrwałe wsparcie ze strony osób prywatnych czy firm będzie bardzo potrzebne, bo to nie są kryzysy, które wydarzają się z dnia na dzień, tylko rozwijają się przez długi czas. A i konsekwencje także mogą być bardzo długofalowe. Tak się zastanawiam, biorąc pod uwagę skalę państwa działalności, biorąc pod uwagę różne miejsca na świecie, ta pomoc zapewne także jest niezwykle zróżnicowana, bo to, co potrzebne jest w jednym miejscu, w innym może być mniej potrzebne, albo w innym może być potrzebne zupełnie co innego. Jak tak naprawdę przede wszystkim pomaga polska akcja humanitarna? Na co kładzie nacisk? Jakie to są przede wszystkim działania w tych różnych miejscach na świecie? My przez te wszystkie lata wyspecjalizowaliśmy się w niesieniu pomocy wodno-sanitarnej, czyli zapewnianiu dostępu do wody, do toalet, do odpowiedniej higieny, czy to poprzez takie artykuły higieniczne podstawowe, czy promocje higieny, czy po prostu umożliwienie zachowania higieny i godności osobistej. Do tego także zajmujemy się wspieraniem edukacji, rolnictwa. Zapewniamy również dostęp do pomocy psychologicznej i społecznej, zwłaszcza w Ukrainie jest to bardzo ważne w tym momencie, ale również prowadzimy duże prace infrastrukturalne. Teraz w samej Ukrainie zajmujemy się między innymi remontami domów, dostarczaniem artykułów budowlanych, więc te działania są na tyle zróżnicowane, na ile są zróżnicowane potrzeby nawet wewnątrz jednego kraju, w jednym miejscu. Może być potrzebna podstawowa pomoc ratująca życie, a w innym miejscu już mówimy na przykład o współpracy rozwojowej, szkoleniach zawodowych, nauce języka itd. Na koniec jeszcze zapytam, wspomniała Pani o potrzebie wsparcia przez osoby prywatne, o tym takim konsekwentnym, stabilnym, można powiedzieć, źródle finansowania. W jaki sposób można wesprzeć polską akcję humanitarną? Zapraszamy wszystkich i zachęcamy do zajrzenia na specjalną stronę 30-lecia pachorg.pl/30 lat. Zachęcamy też do wspierania nie tylko nas jednorazowo, ale cyklicznie. Wszystkie szczegóły są na stronie, a jeżeli mają Państwo firmę, to zachęcamy do zostania naszym partnerem. Jak sami Państwo słyszą, tych form wsparcia jest przynajmniej i kilka. Wszystkie informacje znajdą Państwo na stronie internetowej. A o 30-leciu polskiej akcji humanitarnej, o działalności przez te 30 lat, ale także o planach na przyszłość mi Państwu mówiła Pani Helena Krajewska, rzeczniczka prasowa polskiej akcji humanitarnej. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję serdecznie. Twój początek dnia. Siódma, dziewiąta.